zimno, powiem tyle. No ale gdzie, chociaż powiedzcie, gdzie jesteście. Jesteśmy w Mocowku przy Anwilu. Zbieramy pierwszy raz. Ja pierwszy, przykro mi. No i co, jest zimno. Nóg nie czujemy. Chcemy już do domu. A Tesia co powie i Ewelina? Jesteśmy ciekawi, ile w tej puszce się dzieje. Ile Ewelina zebrałaś? Pokaż, potrząśnij chociaż tą puszką. Mamy nadzieję, że mamy dużo przy puszczach. Klaudia, jaki ma czerwony nos? Zbliżenie do nosa. Ktoś chce? Przemek? No potrząśnij go. Jak na pierwszy raz tyle kasy. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A kto tyle zebrał? Kto tyle zebrał? Klaudia Wiśniewska. To ja nie... O, jeszcze. 100. O! To to był 15. Kto ma 15 na identyfikatorze numer? Dziewczyna. To była to właśnie... Ewelina Grzybowska. Dobra, to Grzybowska ma 421 zł. O Boże, święty! Ile, proszę pani, ma Ewelina? 421,90, proszę pana. A, dziękuję. No jedziesz. Właśnie została policzona moja puszka. Zebrałam 230 zł i jestem z siebie dumna. Teraz będzie liczona pana Kutkowskiego puszka. Jaki ja mam głos? Pani potem. Kinga jakże delikatnie rozcina tę puszkę, ponieważ pan Kutkowski koniecznie jeszcze będzie zbierał pieniądze, bo jest nienasycony dzisiaj. Tak, musi być bardzo dużo. Musi pobić rekordy. Pan Kutkowski dzisiaj atakował wszystkie emerytki pod kościołem. Nawet ktoś się biedne na 50 zł rzucił, proszę bardzo. Uroczyście pokazuje, jest 50. To właściciel puszki. Chyba tak, albo jego żona. A... Nie. Tata. Tata 20. To babcia. Babcia 2 zł. Mów Karolinka, mów, bo ja... Dobrze, ktoś musi ratować sytuację. Oświadczam, że pan Kutkowski zebrał 444 zł i 80 groszy, jak na razie ma rekord świata. 486 zł i 40 groszy. Ale euro. Papierki są też. Ale euro. Papierki. Aha, jakie liczymy pieniążki? To jest kwota jak... Kogo to puszka? Białe życie. Piątki też, tak? Jeszcze no i co? My zbieramy sobie dwójkę. Najczęściej to raczej koło kościoła, na przykład u nas koło kościoła, na przykład trwali, no różnie. Czasami trafiały się na przykład dziesiątki, czasami trafiały się piątki. Najlepiej było tak, że na przykład mniejsi stawiali, na przykład wrzucali dwójki, starsi piątki, a ci już najstarsi to przeważnie po 10 zł. O, no to było dobrze. Dobrze się trafiało. Koło Kauflandu było chyba najgorzej, bo było mało osób i w Tesco też było bardzo mało osób. No to i dużo osób zbierało. Jesteśmy osobiście za doba. Parę razy mieliśmy się ze swoimi też. No. No i ile myślicie, że ile zebrałyście? Może tak gdzieś około 200, tak chyba? No. Może. Tak się poszczęści. No bardzo zimno. Ojeju. No co chwila chodziliśmy na przykład do jakiegoś sklepu, żeby się ogłuszać i potem idziemy dalej. Dobra, dzięki. No. No. Teraz liczenie mojej puszki. Ciekawe, co kupić. Będzie 11.
Ładnie, ładnie. O, a młody się obiekt. Proszę bardzo. Pani tu bierze ładny papier. Po przeliczeniu zebrałam 338,90. No, no teraz liczymy moją puszkę. Zobaczymy, ile tam nazbierałam tego. Papierkowe. Miejmy nadzieję, że sporo. Nie ma 50. Nie. Nie. Ale jest sporo piątek, gdy ktoś. Ale jest piątek, proszę. Jest, jest, jest. No już. Udało mi się pobić naszego mistrza zbierania pana Kutkowskiego o 3 zł. A zebrałam 447 zł 70 groszy. Czekaj. Pięknie. Dowód rzeczowy. O, teraz, teraz lepiej. O, 3 zł. Nie wiem, jak pan to